Dzień dobry Państwu. Chciałabym Państwu przedstawić zagadnienie gospodarskich problemów Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, Kasztelanowej Kijowskiej. Postać Jadwigi niezmiernie rzadko pojawia się w naukowych opracowaniach. Wspomina się o niej jedynie na marginesie prac dedykowanych jej bratu Józefowi Aleksandrowi Jabłonowskiemu, wojewodzie nowogrodzkiemu, lub jej starszej siostrze Mariannie Wielopolskiej, wojewodzinie sandomierskiej. Mimo że Woroniczowa nie była postacią znaczącą, ani szczególnie aktywną publicznie, warto poświęcić jej nieco uwagi chociażby w aspekcie kobiecych działań gospodarczych w XVIII wieku. Przyszła na świat w 1719 roku jako najmłodsze późne dziecko Teofilii z Sieniawskich i Aleksandra Jana Jabłonowskiego, chorążego wielkiego koronnego. Jej siostra miała już wówczas 11 lat. Jedyny brat Jadwigi był ulubieńcem matki, która wyraźnie faworyzowała syna, starając się zapewnić mu najlepszych nauczycieli i szybką karierę. Nie umknęło to uwadze sióstr, zwłaszcza Jadwigi, która wyrzucała bratu, że matka znacznie dłużej i staranniej łożyła na jego wykształcenie. Jadwiga musiała dotkliwie odczuwać braki w swojej edukacji. Mimo niewątpliwie zapobiegliwości wychowawczej matki, odebrała raczej domowe i dość powierzchowne wykształcenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła być przedwczesna śmierć Aleksandra Jana Jabłonowskiego i konieczność samodzielnego wychowania trójki dzieci przez owdowiałą Teofilę, borykającą się wzorem wielu kobiet tej epoki z nieustannymi pretensjami majątkowymi rodziny zmarłego męża. Zastanawiający jest także fakt późnego zamążpójścia Jadwigi, która dopiero jako 32-letnia kobieta wyszła za mąż w 1751 roku za owdowiałego Nikodema Kazimierza Woronicza, kasztelana kijowskiego. Małżeństwo z Woroniczem nie było szczególnie prestiżowe. Odziedziczył on po ojcu liczne długi i przez większość życia procesował się z krewnymi o należne mu dobra. Woronicz jednak skrzętnie powiększył swój stan posiadania poprzez nabywanie nowych i restytucję utraconych majątków. Na posiadłości Woroniczów składało się kilka kompleksów dóbr, bez oszukania, szalbierstwa, po rzetelnemu nabytych. Były to m.in. miasteczko Trojanów z przyległościami oraz dziedziczne wsie Piławce, Karpowce, Eliaszówka w województwie podolskim. Dokupił też majątki w kraju bezpiecznym, czyli w województwie bełskim, a były to Kozłów, Kupcze, Dereblany, Żuratyn i Kędzierzawce. W jego posiadaniu znalazły się również dobra w województwie ruskim, miasto Kulików i Czernelica wraz z wsiami. A do tego wsie w województwie wołyńskim z często odwiedzanymi hulowcami. Drogą do zwiększenia dochodowości majątków była zarówno arenda, jak i rozmaite inwestycje podejmowane przez Woroniczów. Budowa karczem, rudnic, kuźnic, zakładanie garbarni, grobli, młynów, uruchamianie produkcji szkła, potażu i mydła oraz handel produktami spożywczymi i zwierzętami. Woronicz nie unikał też udzielania pożyczek na wysoki procent, a dłużnikami często byli krewni jego żony, okoliczna szlachta i Żydzi. Robił ponadto karierę wojskową jako rotmistrz i pułkownik wojsk koronnych, a w Białej Cerkwi i Piławcach utrzymywał własne garnizony. W 1750 roku Woronicz otrzymał order Orła Białego, ale jego kariera publiczna zatrzymała się na urzędzie kasztelana kijowskiego. Wydaje się, iż w krótkim, zaledwie 11-letnim małżeństwie Jadwiga nie odegrała większej roli i nie wykazywała szczególnej aktywności w życiu codziennym, zdając się niemal zupełnie na decyzję męża, którego nazywała ślicznym aniołkiem i dobrodziejem. Małżonkowie większość czasu spędzali w Kozłowie, Hulowcach, Trojanowie, utrzymywali żywe kontakty towarzyskie z siostrą kasztelanowej. Serdeczne relacje łączyły ich z Anną Pauliną z Sapiechów Jabłonowską, wojewodziną bracławską i jej mężem, a kuzynem Jadwigi Janem Kajetanem Jabłonowskim oraz Antonim Barnabą Jabłonowskim, wojewodą poznańskim. Chłodne raczej stosunki łączyły Woroniczów z Józefem Aleksandrem, bratem Jadwigi, a ojczymem Anny Pauliny, który nie cenił zbyt wysoko swoich szwagrów, uważając ich za parweniuszy. Wzajemna niechęć pogłębiła się jeszcze po śmierci ich matki, kiedy to siostry wystąpiły wobec brata z żądaniami melioracji ich posagów jako nieproporcjonalnie niskich w stosunku do majątku, który odziedziczył ich brat. Pod koniec lat 50. Nikodem Kazimierz coraz częściej zapadał na zdrowiu i poddawał się ryzykownym kuracjom zdrowotnym, byle jeszcze pożyć.
Mimo coraz gorszego zdrowia dzierżył w swoich rękach sprawy domowe i gospodarcze. Zarządzał dworem, porządkował papiery, szczególnie od chwili, gdy zaczął tracić pamięć. Brak własnego potomka skłaniał kasztelana do wyznaczenia spadkobiercy, którego widział w Ignacym Woroniczu, mieczniku owruckim, nazywanym w korespondencji kochanym synowcem, mimo że stolnik był synem jego przyrodniego bratanka. Część majątku jako dożywocie zamierzał przekazać żonie, co podkreślał w liście do Ignacego. O obojgu z was, kochających, lepiej pomyśleć sukcesorach. Żonę kochaną, tak jak z sobą mówiliśmy, zostawując, z czego książę wojewoda Nowogrodzki bardzo kontent. Wcześniej zapisał jej długiem prostym 300 tysięcy złotych polskich na swoich dobrach. W stałym kontakcie z Ignacym pozostawała też kasztelanowa, która zaczęła widzieć w mieczniku powiernika i pomocnika w sprawach majątkowych starzejącego się męża. Kasztelanowa skupiała się głównie na organizacji życia towarzyskiego i poszukiwaniu środków zaradczych, które miały ulżyć mężowi w chorobie. Mimo woli coraz częściej angażowała się w sprawy majątkowe, będąc świadkiem toczonych rozmów i zawieranych układów. Z czasem zdała sobie sprawę, że mąż jest w coraz gorszym stanie. Obawiała się szczególnie jego zatapiania się w interesach i pogłębiającej się melancholii oraz porzucających go przyjaciół. Skarżyła się, że Nikodem Kazimierz tylko utyskuje na złodziei i niepoczciwych ludzi, że się nie ma na kogo spuścić. Sama zaś, niewiadoma nigdy będąc interesów, nie potrafiła mu ulżyć. Wzywała więc Ignacego, by przybył do Kozłowa, bo mu wielkim rozumem swoim w interesach dopomożesz i w melancholii uczynisz folgę, przez co i mię w błędnym moim i zmartwionym rozumie dasz folgę. Szukała sposobów, by chronić męża przed najazdem niepotrzebnych gości, zwłaszcza rozmaitych interesantów, którzy swoim pojawieniem się wprawiali kasztelana w niepotrzebną alterację. Woroniczowa nieuchronnie stawała przed koniecznością osobistego zaangażowania się w sprawy majątkowe i zarząd dobrami. Odsuwała jeszcze jak tylko mogła wszelkie problemy, pisząc do miecznika. Patrzy na jego pomieszanie, a sama jak błędna owca, nigdy nie wiedząca żadnego interesu, a nie masz z kim mówić i powtórnie, posetnie proszę, przybywaj jak najprędzej, aby nie na kilka dni, tylko dłuższy czas. Śmierć Nikodema Kazimierza w 1762 roku zmusiła ją do zajęcia się zarówno organizacją pogrzebu, jak i przejęciem pieczy nad pozostałym majątkiem. W działaniach tych pomocny okazał się zwłaszcza Ignacy Woronicz, ale jego awans na stolnikostwo żytomierskie rok później i nieustanne podróże spowodowały, że nie mógł poświęcić kasztelanowej wiele czasu. Pogrążona w żalu wdowa zwykle stawała się przedmiotem ataku nie tylko ze strony sąsiadów, ale i własnej rodziny, skłonnej rozgrabić jej majątek. Woroniczowa dobrze zdawała sobie z tego sprawę, relacjonując swoje kontakty z komisarzami. Pan komisarz podobno rozumie, że ja się nie znam, a ja przy wielkim zdaniu waszmość pana, na które się spuszczam, dam poznać, że się znam. W lokalnym środowisku kasztelanowa musiała mieć opinię kobiety bezwolnej i niezaradnej, gdyż często wspominała o tym w korespondencji. I kury mię zagrzebią, bo w tej nadziei ich mość panowie sąsiedzi i wszyscy źle robią, że się nie znam i że nie będę miała dać odporu. Poniekąd oni i zgadli, tylko o tem niech nie wiedzą. A waszmość pan zmiłuj się, ratuj mnie, w nim nadzieja. Problemów nie oszczędzili jej najbliżsi, zwłaszcza brat, narażając ją na różne afronty. Ja bym rada jak najprędzej stąd wyjechała, bo mnie i Żydzi zapraszają i od tutejszych panów, ministrów książęcych, szal wieży, rada bym się oddaliła. Skarżyła się stolnikowi. Miała też żal do bratowej, Karoliny Teresy z Radziwiłłów Jabłonowskiej, że absorbuje stolnika swoimi sprawami, podczas kiedy ona nie miała się kogo poradzić. Bratankom z kolei zarzucała lekceważenie i unikała spotkań z nimi. Jednym z ważniejszych problemów stało się uregulowanie płatności służbie dworskiej i rzemieślnikom, odnowienie kontraktów z urzędnikami, dzierżawcami oraz zabezpieczenie dochodów z majątków. Część ludzi związanych dotychczas z osobą kasztelana porzuciła służbę, inni zostali odprawieni przez kasztelanową, która ograniczyła liczebność dworu. Nadal jednak udzielała się towarzysko. Ja tu, jak podczas wojny, mam kompanię, wszystkie białogłowy u stołu, pisała do stolnika. Innym razem drwiła z siebie. Ja tu siedzę jak baba morska na zabawie, czasem je odwiedzają, czasem nie ma nikogo.
Przy udziale zarządców i komisarzy, wykorzystując pomoc stolnika, Woroniczowa próbowała działać. Nie było to rzeczą prostą, gdyż nawet wierni dotąd komisarze dopuszczali się malwersacji i nadużyć, wiedząc, że Kasztelanowa nie ma doświadczenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na brak solidarności wśród oficjalistów dworskich, którzy dyskredytowali się wzajemnie w oczach protektorki, byle tylko usunąć rywali i przejąć intratne stanowiska. O nadużycia wobec skarbu pańskiego i zagrabienie rozmaitych przedmiotów został oskarżony komisarz Stawski, działający w dobrach trojanowskich. Miał przeciwko sobie nie tylko arendarzy, ale i księży i zakonników czernelickich, którym zakazał zbierania podatków z pańskich lasów. Nie pomogło mu tłumaczenie, że wiosenne roztopy porwały grople, a bobry zniszczyły stawy. Z kolei Korycki, ekonom Kozłowski, tłumaczył się przed dobrodziejką z oskarżeń rzucanych pod jego adresem. Wszak żadnego nie popełniłem kryminału i liczył na kontynuację służby. Liczne zarzuty zostały skierowane przeciwko dawnemu słudze kasztelana kijowskiego Karolowi Bogackiemu, który jako ekonom klucza trojanowskiego pracował w dobrach trojanowskich, tatarynowskich i czernelickich, doglądał zamku w Trojanowie, a także dworku w Żytomierzu. Organizował proces produkcji mydła, czuwał nad wytopem żelaza i produkcją gorzałki, kontrolował arendarzy, chłopów, Żydów, organizował sprzedaż produktów rolnych, bydła i alkoholu. Bogacki wykazał się perfidią i wyrachowaniem, gdyż nie dość, że sprzedawał pokątnie towary po zawyżonych cenach, przywłaszczając sobie różnice, to okradał pańskie sady, oszukiwał w płatnościach rzemieślników i Żydów, a ponadto handlował pańskim miodem i gorzałką. Nie lepiej było w dobrach Kozłowskich, gdzie dochodziło do ostrych konfliktów ekonomów i zarządców z ludnością, a prowodyrem niesnasek był niejaki Piotrowski, który fomentował chłopów i rudników. Piotrowski został oczyszczony z zarzutów, bo nadal sprawował swoją funkcję, a ponadto zastąpił Koryckiego, przeciwko któremu skierowała się niechęć ekonomów. Poważnym problemem była konieczność zabezpieczenia majątków nie tylko przed zuchwalstwem hajdamaków i stacjonujących w różnych miejscach wojsk rosyjskich, ale i przed własnymi poddanymi. Sprawy gospodarskie kosztowały Woroniczową wiele wysiłku. Starała się objeżdżać majątki, ale czasem słabość i problemy ze zdrowiem nie pozwalały jej na dłuższy pobyt. Zawierała więc umowy, zaciągała nowych ludzi na służbę i rozliczała się z dotychczasowymi gospodarzami. Z rzadka doglądała stad, pasiek, stawów i lasów, które padały łupem nieuczciwych gospodarzy i zarządców. Tutejsi mataczą, kręcą ze mną jak mogą, żaliła się. Woroniczowa szybko jednak weszła w rolę posiadaczki niemałej fortuny, pisząc do jednego z ekonomów: ja nie chcę siła panów, sama będąc panią. Rozproszone w różnych województwach dobra wymagały jednak stałego nadzoru i ludzi, o czym doskonale wiedziała, angażując urzędników, którzy kontrolowali rudnice i kuźnie, proces produkcji i przetwórstwa. Z drugiej strony dbała o poddanych, by nie cierpieli przykrości od arendarzy, nakazywała wejrzeć w słuszność ukrzywdzonych, skarżyła się, że jeden skwirk poddaństwa słyszy w dobrach. Z drugiej strony domagała się pieniędzy, gdyż to, co otrzymała, nie wystarczy na wspaniałe moje rezydencje w zamku lachowickim. Dobre wiadomości dla kasztelanowej miał Bogacki, który zawiadamiał ją o powodzeniu w gospodarstwie i dobrym zakończeniu prac polowych. Rozpoczął też zbiórkę miodu z pasiek trojanowskich, przygotowywał się do odbioru podatków na świętego Marcina. Sprawa była pilna, gdyż Woroniczowa wystarała się o fundację Bractwa Trójcy Świętej i wprowadzenie go do kościoła trojanowskiego, co miało nastąpić w dniu świętych Szymona i Judy. W jej dobrach działał też szpital dla ubogich, wymagający stosownego zaopatrzenia. Zima stała się przeszkodą dla działalności Bogackiego, który nie mógł wypełnić wszystkich poleceń kasztelanowej. Obniżył się poziom wód w rzece, przestano spławiać statki, stanęły rudnie i młyny, że i na chleb zemlić trudno. Za to browary i gorzelnie pracowały bez przeszkód. Wyrabiano piwo, pędzono gorzałkę. Kotłów kilka gorzałki pędzi się, gdyż za pomocą Pana Boga zaczęła się znowu teraz udawać i być niezła, tylko ta przeszkoda, że mlić nie mamy gdzie, gdyż i żydowskie winnice postawali. Przy gorzelniach hodowano na sprzedaż bydło i trzodę, które karmiono wytłokami. Bogacki zadbał o kupców na zboże, kazał więc mucić wszystko, co zalegało w stodołach i spieniężyć. Nadzorował produkcję i handel dziegciem z miejscowych dóbr. Z niepokojem odbierał wiadomości o rozbojach hajdamackich i pojawiających się ogniskach zarazy,
ale szczęśliwie nie zagrażały one dobrom kasztelanowej. Wraz z wiosną sytuacja uległa jednak zmianie. Wśród stad owiec pojawiły się przypadki motylicy i zwierzęta masowo padały. Podniósł się poziom wody w rzece, która zalewała i niszczyła groble i stawy. Obniżyła się jakość produkowanej gorzałki i musiano zaprzestać dalszego jej wyrobu. Starano się jednak czym prędzej pozbyć nagromadzonych zapasów. Spadła sprzedaż trzody, gdyż nabywcy nie mieli środków, by ją skupować, a Bogacki obawiał się, że zamknięcie gorzelni pozbawi ich karmy i zaczną chudnąć. Szukał więc sposobów, by poprawić jakość produkcji gorzelniczej, ale na próżno. O kurzeniu gorzałki wynaleźć żadnego sposobu nie mogę, gdyż mocno chybia. Różnych majstrów sprowadzałem i browar poświęcać kazałem. Jednakowo nic nie pomaga. Muszę jakiś czas przytrzymać, a późniejszej pory zacząć. Może Pan Bóg da lepiej. Chcąc jednak zwiększyć dochody z podległych mu majątków i zadowolić swoją protektorkę, handlował zbożem, miodem i tytoniem. Podpowiadał, jak podnieść jego cenę, uprawiając lepsze gatunki tytoniu o dorodniejszych liściach. Nadzorował zasiewy zbóż jarych i grochu, gromadził łój, skóry na sprzedaż, handlował wołami, posyłając arendarzy ze stadem na Śląsk. Jesień znowu przyniosła spadek poziomu wód w rzece, który spowodował ustanie prac rudnic. Bogacki przerzucił więc zatrudnionych w nich chłopów pańszczyźnianych do prac przy groblach i stawach, by nie próżnowali. Szczególną opieką, podobnie jak jej małżonek, kasztelanowa otaczała osiadłych w jej dobrach Żydów, zatrudnianych jako kupcy, arendarze, najemcy karczem i kuźnic. Powodowało to zawiść pozostałych oficjalistów. Stale też Woroniczowa wysłuchiwała ich próśb i prosiła, by pójść na ustępstwa. Działania kasztelanowej nie ograniczały się jedynie do dbałości o dotrzymanie dotychczasowego stanu posiadania. Starała się także poszukiwać nowych rozwiązań na podniesienie dochodowości majątków, do czego inspirowali ją pracujący dla niej ludzie. Zatrudniony w Trojanowie Jędrzej Antoni Błączkowski poszukiwał na jej zlecenie rudy żelaza w okolicznych lasach. I choć nie wspomniał o rudzie, to przechwalał się przed kasztelanową. Wynalazłem ostrowy ludzi trojanowskich, to jest pszczoły w barciach będące, z których nigdy podatków nie dawali, a teraz i z tych ułożyłem podatek, który importowali do jaśnie wielmożnej pani od wszystkich ostrowów. Dobra trojanowskie, jak się wydaje, stanowiły jeden z ważniejszych centrów ekonomicznych woroniczowskich posiadłości. Ze względu na rozwijający się tutaj handel i rzemiosło funkcjonujące w oparciu o zlokalizowane tu złoża żelaza, cyny i miedzi oraz huty żelaza. Do Klucza Trojanowskiego należało miasteczko Trojanów oraz wsie Wolica, Szumsko, Deneszów, Dworce, Lipowce, Chorodyszcze, 6 ogrodów folwarcznych, 12 stawów, 9 młynów i 8 rudni przypisanych do tychże stawów, a także 5 mostów. Ponadto Woroniczowie posiadali folwark i wieś Tatarynówka z łanami i 4 ogrodami, 2 stawami, młynem i 2 pasiekami oraz folwark i wieś Sołotwin. Dominowała uprawa zbóż, grochu, roślin przemysłowych, lnu, konopi i tytoniu. W ogrodach siano warzywa i mak, a w sadach drzewa owocowe. Rudnie, czyli odkrywki rudy żelaza, cyny i miedzi, odgrywały w dobrach Woroniczów bardzo ważną rolę, dostarczając rudę do okolicznych kuźni i hamerni. Tylko na terenie Trojanowa znajdowało się kilka rudnic dzierżawionych przez różnych najemców. Trojanowska, Chorodyska, Miejska, Podszumska, Deneszowska na rzece Koszczy. Gotowe wyroby, blachy żelazne i miedziane, kotły, pręty, sztaby, kliny pokrywały zapotrzebowanie na te produkty w dobrach kasztelana kijowskiego, a nadwyżki były sprzedawane. Zatrudniano wykwalifikowanych robotników z tytułami majstrów, którzy nadzorowali i organizowali produkcję. Zwykle też powierzano im dzierżawę rudnic lub kuźnic, określając z góry kwoty przeznaczone do skarbu pańskiego oraz liczbę wozów wyrabianych tam produktów. W czerwcu na przykład 1753 roku Nikodem Kazimierz zawarł umowę dzierżawną z rudnikiem starozakonnym Mikołajem Baszyńskim w rudni Trojanowskiej na okres jednego roku na sumę 2000 zł i 6 wózków żelaza jako porękawicznego z wszelkim przyzwoitym w tej rudni porządkiem. Woronicz podejmował również poszukiwanie nowych złóż rudy, oddając na ten cel własne majątki, zapewne łąki lub lasy. Proceder ten kontynuowała Jadwiga. Rudnicy posiadający pozwolenie pańskie na eksploatowanie nowych złóż w obrębie dóbr trojanowskich zobowiązani byli dostarczać do magazynów pańskich określone wyroby żelazne. Część z nich wytapiała urobek w arendowanych rudnicach i kuźniach u bazylianów trychorskich.
Za życia Woroniczo nadzór nad regularnością wypłat sum arendarnych z Rudnic posiadał jego komisarz Zbigniewski i ekonom Karol Bogacki. W związku z defraudacją Bogackiego Woroniczowa powołała około 1767 roku jako ekonoma w Trojanowie Odolskiego, który kontynuował umowy z arendarzami i ściągał należność z Rudników. Wkrótce okazało się, że gospodarność Odolskiego była pozorna i jego następca Sieklucki, który przybył na wiosnę 68 roku do Trojanowa, odkrył intraty mocno podupadłe skarbowi jaśnie oświeconej pani nie przez rewolucję, jak bardziej przez niesprawiedliwe rządzenie się Odolskiego. Ruina majątków była tak wielka, że niektóre dobra nie dostarczały żadnej intraty. Nowy ekonom zarzucał poprzednikowi pokrętne interesy z miejscowymi Żydami, narażające skarb pański na straty. Puścił arendy, ale takowym Żydom ubogim, że gdyby którego z tych i na ogień rzucili, nic by się z niego nie wysmażyło zysku. Rudnie działały też w Piławcach, gdyż Woroniczowa donosiła swojemu powiernikami o Rudni, proszę pamiętać, bo bardzo zniszczone, jak się waszmość pan pomiarkujesz w liście komisarza, jak te ludzie pilawieccy mocno się na niego skarżą. Pod koniec lat 60. Woroniczowa coraz częściej nie domagała i rzadko opuszczała swoje majątki, bawiąc najczęściej w pałacu w Kozłowie lub w klasztorze na rezydencji. Najwyraźniej oczekiwano na jej śmierć. W Kluczu Trojanowskim zaczęło się panoszyć hajdamactwo. Dobra pustoszały i popadały w ruinę. Intraty nie wpływały do skarbu. Podobna sytuacja panowała w dobrach Wiazowskich, Piławcach i folwarku Eliaszowskim, które to majątki zrujnowane i ogołocone nie dostarczały dochodów. Sieklucki próbował ratować sytuację, zaspokajając w pierwszej kolejności wierzycieli. Płacił miodem, słoniną, dziegciem i resztą gotowych pieniędzy, ale problemy narastały. Śmierć kasztelanowej kijowskiej w 1769 roku ukazała żałosny obraz zrujnowanych majątków. Pałac Kozłowski, ulubiona rezydencja Woroniczów, w chwili śmierci kasztelanowej był zaniedbany i wymagał znacznego nakładu środków. Przeciekały dachy, rysowały się ściany z pruskiego muru, zapadały się trzcinowe stropy, a saskie kaflowe piece pękały uszkodzone i przepalone. Wybitne okna dopełniały miary destrukcji pięknej niegdyś rezydencji. Urzędnicy spisujący pośmiertny rejestr wyraźnie wskazywali na poważne zaniedbania i konieczność przeprowadzenia remontu. Ten cały opisany pałac w murach zewnętrznych i wewnętrznych pruskich, że są porysowane po znacznej części, w sufitach zaś piecach, podłogach z gruntu potrzebuje reparacji. Albowiem przez zaniedbałość ku upadkowi nachylony. W fatalnym stanie znajdowały się zabudowania gospodarcze i folwarczne otaczające pałac. Browar, karmiki, oficyny, praczkarnia, piekarnia, spichlerz i młyny. Pilnego dozoru wymagały pałacowe ogrody. Ogród włoski, figarnia, duży i mały sad owocowy, domek ogrodnika i suszarnia owoców. W ogrodach pałacowych uprawiano niegdyś lawendę, drzewka różane i cytrynowe, rozmaryn, goździki, krzewy bobkowe, lipiny i bukszpany, którymi obsadzano ścieżki i aleje ogrodowe. W chwili śmierci kasztelanowej wszystko było puste i przegniłe. Podobny nieład panował w Pałacu Trojanowskim. Można też domniemywać, że w równie opłakanym stanie znajdowały się pozostałe posiadłości Woroniczów, pozbawione nadzoru i silnej ręki gospodarza, nękane rebeliami hajdamaków i buntami poddanych, czy niegospodarnością zarządców i arendarzy. Kasztelanowa, pozbawiona wsparcia męża, nieprzygotowana do działań gospodarczych na szeroką skalę, nie dorównała szerokością horyzontów umysłowych i przedsiębiorczością innym kobietom w swojej rodzinie. Znakomitej ciotce Elżbiecie z Lubomirskich-Sieniawskiej, matce Teofilii z Sieniawskich-Jabłonowskiej czy Annie Paulinie z Sapiechów-Jabłonowskiej. Dziękuję Państwu.